Run. Dzień dobry moi drodzy Państwo. Tak jak Wam obiecałem, to nie będzie odcinek z cyklu Tepy Talk, no bo z założenia Tepy Talk to jest rozmowa o jednym bucie. Ale kiedy były Tepy Talk o butach tych, mianowicie Kopa 20.1, obiecałem Wam, pokazywałem Wam, że mam również Kopa 19.1 i że zrobię dla Was film z omówieniem różnic pomiędzy tymi butami. Co niniejszym, czy nie. I teraz tak, parę słów takiego wstępu, omówienia. Dlaczego, skąd to się bierze, że taki film w ogóle powstaje, no bo przydałaby mi się taka wkładka tekturowa. O, jest. Jak nie spadnę z krzesła, to sięgnę, żeby było równo. A do lewego buta. Skąd bierze się potrzeba zrobienia takiego porównania? No, bierze się stąd, że Adidas teraz chyba na kwiecień, czy prawie maj, 2021 z tego wychodzi, natomiast przez parę lat miał tendencję ku temu, żeby mówić nam, że zmieniła się generacja buta, co się wyrażało akurat numerem za nazwą linii i nazwą modelu, czyli Kopa. No i akurat nazwa modelu to była 19.1, 20.1. Żeby przypomnieć, 20.1 to jest prawie najlepsza półka jakościowa, określana mianem profesjonalnej rzekomo, tak? Czyli są trzy gorsze. 22, 23, 24 i 19.2, 19.3, 19.4 i jedne lepsze, czyli odpowiednio 20+ i 19+. Adidas niby zmienił nazewnictwo, sugerując, że jest zmiana generacji, natomiast no ja to zawsze hejtowałem, dlatego że wychodzi na to, w mojej opinii, że ten but się w zasadzie nie zmienia. On wizualnie jest bardzo podobny. Różnice są często żadne, kosmetyczne, albo no zauważalne, ewentualnie można powiedzieć, że między X-ami bodajże 17 a 18, no niech będzie, że ta zmiana trochę tego desenium, do tego też dojdziemy, bo obydwa te buty będą też na te pytogi, już w osobnych odcinkach, nie w porównaniu. W każdym razie film ma na celu zbadanie, jaka faktycznie jest różnica pomiędzy Kopa 20.1 a 19.1, żebyśmy sobie powiedzieli, okej, no Zaki cały czas naczeka, sprawdźmy, czy ma rację, czy faktycznie ta skala zmian jest tak mała, żeby można powiedzieć, że narzeka, a może są jakieś ukryte rzeczy, które by nam tutaj podpowiedziały, że oj, no przesada, jednak bez sensu. Co trzeba zaznaczyć? Trzeba zaznaczyć to, że mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi podeszwami. Jest podeszwa miksowa i jest podeszwa lana. Więc różnice w postaci tego, że tu mamy inny rodzaj kołków i tu, no, nie będą brane pod uwagę. Natomiast będzie brane pod uwagę, i to jest coś, co ja tutaj widzę po raz pierwszy, będzie brane pod uwagę to, że tutaj jest troszeczkę już inny kształt podeszwy. Tak? Widzimy na środku. Więc do tego sobie jeszcze wrócimy. To jest bardzo ciekawe. W zasadzie możemy nawet od tego zacząć. Niech będzie. Zobaczcie, te podeszwy, abstrahując od miksy lanki, są różne. Są zdecydowanie, to są inne podeszwy wręcz. Bo zwróćcie uwagę, kołki mają inny kształt. Są nawet czasem różnie nachylone, bo te mają prostą krawędź bardziej do frontu, te mają do tyłu. Więc tutaj trzeba to zauważyć. I teraz pytanie za 100 punktów, bo to też trzeba jako ewentualność wziąć pod uwagę, czy, ja sobie to sprawdzę na telefonie, czy aby nie jest to różnica wynikająca z tego, że jest miks i lanka. Teoretycznie nie powinno być, bo nie ma jak dla mnie żadnej przesłanki ku temu, żeby tak było, natomiast no nie chciałbym tutaj popełnić jakiejś gafy, po to robię film, żeby on był zrobiony dobrze, więc sobie musimy sprawdzić w takim razie, jak wygląda na przykład Kopa 20.1 w miksie. Sprawdzam sobie z boku na telefonie, Kopa 20.1, znaczy oni to nazywają, chyba mogę wpisać SG, to mi wyskoczy, tak? I napiszę Soul. Grafika. Zgadnijcie, co zamiast Kopa mi podpowiedział słownik. Niech będzie, że tego nie powiem. Kurczę, jest wpisane podeszwa, a grafiki nie pokazują podeszwy, więc co chwilę zajmie. Dobra, moi drodzy, mam odpowiedź, znam odpowiedź, nawet ją pokażę, gdzie by to tu... Zobaczcie, to jest 20.1 i w SG ma
też zmienioną podeszwę, tak jak 19.1 SG. Czyli nie mamy co tutaj brać to jako różnicę, bo wychodzi na to, że inna ciekawostka wyszła, że podeszwy będą dokładnie takie same w tych modelach, natomiast jest podeszwa FG a SG, różni się w kopie 19 i w kopie 20 więcej niż wskazywałoby na to sama wymiana kołków, bo zazwyczaj jest tak, że no okej, to by była ta sama podeszwa, ale zamiast jednych kołków mamy drugie. Natomiast okazuje się, że jak mamy SG, to mamy w ogóle całą zupełnie inną płytkę. Co jest ciekawe, bo jak pamiętacie, ja narzekałem, że w przypadku 20.1 w lance, 19 plus w lance, to usztywnienie, te dodatkowe kołki, które tu są naklejone, powinny się kończyć tu. A tutaj powinno już tego nie być, dlatego żeby zbudować tutaj trochę większą elastyczność z przodu buta. No i teraz to jest pytanie za 100 punktów, czy aby tutaj w miksie, gdzie tego nie ma, ta podeszwa nie jest lepsza. No i oczywiście, że jest lepsza. Zobaczcie, tutaj ewidentnie podeszwa zgina się w miejscu, w którym powinna. To mnie trochę cieszy, bo to jednocześnie dowodzi słuszności tezy, którą tutaj założyłem, tak? Jakie zmiany by należało wprowadzić, żeby to dobrze działało. Zaki, ty jak coś powiesz. No więc mamy to. Ogólnie rzecz biorąc, w takim razie, ja pamiętam, że w ogóle kupując, jak wiecie, mam dwie pary dokładnie lanek tego, dlatego że myślałem, że mam wkręty. I mówię, a to kupię lankę, nie będę wymieniał tych wkrętów. Wychodzi na to, że całkiem możliwe, że lepszym wyborem jest kupienie sobie miksa i kupienie sobie kołków na wymianę plastikowych, bo wtedy uzyskujemy jednak podeszwę, no która jest, myślę, bardziej przyjazna. Myślę, że tak jest. Mam dużo par butów, w których jeszcze nie grałem. Chętnie bym zrobił ten eksperyment, czy zrobił sobie, już pomijając, może inne różnice się znajdą, ale to z wymienionymi kołkami, tutaj oryginalne FG i w czym by mi się lepiej grało. Wątpię, żebym akurat znalazł jeszcze na to czas. Dobra, inne kwestie. Patrzymy. No wydaje się, jak tak na to patrzę, konstrukcja, jeśli chodzi o wiązanie, dokładnie taka sama. Dokładnie, bez żadnych zmian. Czy pianka w środku się różni swoją grubością, materiałem, z którego jest wykończona? Nie. Sprawdźmy wkładki może. Wiecie, no chcę w miarę wyczerpać temat, nie? Tu mamy kopa 19.1. Tu mamy kopa 21. Dokładnie to samo. Jeszcze sobie zrobię. Gdzie ja mam ten swój telefon? A tu. Zrobię sobie zdjęcia, bo będą na social media, gdzieś będę wrzucać z tego porównania. Oto Zaki powie prawdę o różnicach pomiędzy generacjami. Dobra, lecimy dalej. Wkładki takie same. Włóżmy. Hop. Trochę spodziewam się, że ten blat, który tutaj mam, on będzie jakiś czas musiał być wymieniany, szczególnie jak tutaj miksy są używane, bo to już widzę, już krechy jakieś narobiłem. Dobra, czyli to mamy takie samo. Usztywnienie pięty wewnętrzne. Takie samo i ten design dokładnie taki sam, tak, jeśli chodzi o pięty. Jest jedna rzecz, którą ja już tu zauważyłem, jest różnicą faktycznie, dojdziemy do tego. Tutaj miękkość, to samo. Poza tym, że tu mamy, wynika to z tego, że jest inna podeszwa, tutaj trochę bardziej wcięte w środek są i to należy powiedzieć, że nie kopa 19.1, tylko w wersji miksowej. Ta podeszwa w śródstopie jest trochę węższa, przez co tutaj but bardziej wchodzi w tą część śródstopia, która jest, wiadomo, wklęśnięta. Więc może się okazać, że kopa w miksie jest też butem bardziej przylegającym w środkowej partii stopy.
To taka wskazówka, że na przykład jeśli kupiłeś kopy w lance i się okazało, że tam troszkę ci uwierały, no to jakbyś kupił w miksie, wymienił kołki, to może by było lepiej. Dobra, słuchajcie, no jest jedna rzecz, jedna jedyna, absolutnie jedyna, którą ja zauważyłem, która jest realną różnicą pomiędzy tymi butami i to jest to, że tutaj na tej cholewce mamy te prążki. Te prążki są nadrukowane, to troszeczkę odstaje. Realnie na logikę ma to trochę przełożenie na kontrolę piłki w zakresie takim, że troszeczkę mniej, to już są minimalne rzeczy, się może ślizgać, co myślę, że szczególnie w mokrych warunkach pogodowych, natomiast sama w sobie ta cholewka syntetyczna w kopie, ona nie jest jakaś super śliska, tak? Bo ona tak się ładnie poddaje tutaj, stara się imitować miękkość skóry, więc wydaje mi się, że sama w sobie trochę będzie działać. No i w gruncie rzeczy, myślę, że w tym filmie większą różnicę zupełnie przez przypadek odkryliśmy, jeśli chodzi o podeszwę, co myślę, że w ogóle nie zostało nigdzie zauważone, niż o kwestię tego, czy te buty no, są jakoś wielce różne. Nie są różne, są różne tylko tą mikrorzeczą. Więc potwierdza się, Adidas mówi nam, że jest jakaś nowa generacja, co jest absurdem, no bo to jest tak, jakbyś dealer samochodów wypuściał coś nowego i mówi, że jest nowy model, tam nie wiem, Passata, bo naklejkę nakleił, no. Nie wiem, co powiedzieć, bez sensu. Okej, to by było na tyle, nie będziemy się pastwili. Dzięki za oglądanie, miłego.